Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No, słuchajcie, myślę, że to jest ten dzień, w którym powinniśmy wziąć się za siebie i zacząć ćwiczyć. Nie, a tak poważnie, to myślę, że to jest ten moment, w którym powinniśmy pójść i zacząć polować, no bo... Jak wiecie, brakuje nam wszystkiego. Dosłownie, wszystkiego. Brakuje nam mięsa, brakuje nam kapusty, brakuje nam... No, wszystkiego. Generalnie wszystkiego nam brakuje, no. Życia nam brakuje, expa nam brakuje, brakuje nam braku... No, tak. Ogólnie tak. Całe tego typu i w ogóle. O, rośliny. O, ale w dobre miejsce trafiłem. Niebieski bez, roślina lecznicza, sierp. To mi ten sierp, nie wiem w sumie. Ale całą tą resztę ja bardzo chętnie wyzbieram. Gin tonic, taka sytuacja. Tu jakaś motyka jest. Nie wiem, czy ona nam się przyda, ale bierzemy. No, jak możemy wziąć za darmo, to lepiej wziąć, niż nie wziąć. To jest twierdzenie. No. Przejdźmy sobie, słuchajcie, tutaj. Gdzie ja w ogóle trafiłem? Gdzie ja jestem? Kto tu mieszko? Figaro. Jesteś kimś w rodzaju lekarza? Jesteś kimś w rodzaju lekarza? Prawie trafiłeś, kolego. Jestem cyrulikiem. Czym właściwie zajmuje się cyrulik? Upuszczaniem krwi, amputacją kończyn i goleniem brud. Tych śmierdzących, zawszałych brud. Aha. Okej. Okay. A pokaż, co masz na sprzedaż. Pokaż, co masz na sprzedaż. Mam kilka mikstur na stanie. Rozejrzyj się. Co my tu mamy? O! O, jakieś kolejne żarełka, których nie mamy odkrytych. No mięso kopacza, takie rzeczy, co my takie rzeczy mamy, to mi niepotrzebne. Sierp, nie wiem, to sobie zostawiamy wszystko na razie. Jak się zastanawiam, kurna, tylko co my możemy tutaj... Jesteśmy w stanie mu coś opchnąć za jakąś fajną cenę? Nie, wszyscy dają tyle samo za te... złote rzeczy. I się zastanawiam, na ile jest to dla nas opłacalne. A żeby te złote rzeczy sprzedać teraz? A na ile byłoby opłacalne, jakbyśmy sobie zostawili na później? Może ktoś akurat będzie chciał kupić. Skórzany mieszek, tak po prostu taki duży, nie? Co on tu w ogóle ma? Poczekajcie. Siarka. Mikstura szybkości, smoła. Runiczny, dobra. No, jakby się tak w nocy zaczaić. Proszę, niech mi pan pomoże. O co chodzi? O co chodzi? To bardzo drobna sprawa. Nie będzie to pana wiele kosztować, a mi bardzo pomoże. Potrzebuję tylko jednej sztuki złota od pana. O nic więcej nie proszę. Nie. Niestety nie mogę pomóc. O, nie zaskoczyłeś mnie tym specjalnie. Ale dużo tutaj żebraków w ogóle jest, co? Można powiedzieć, że od groma ich tu jest. I ty, jak to tu siedzi? Co to jest? Jakiś obywatel, dobra. Wiem, że on tu coś knuje, że wiecie, że coś może będziemy tu mieli u niego, ale jednak nic z tego. Dobra. Goniec Araxos, słuchajcie. I. Potrzebujemy tak. Ja w ogóle obuchy. Premia do siły. My to by było ciekawsze. Potrzebujemy tak, przede wszystkim się uleczyć. Najlepiej coś takiego, o może ten za 40 niech będzie. Uleczyć się. A co tutaj jest? Trzech marynarzy, pracownia pisarska. Uchodźca. Jakiś urząd chyba. Czas decyzji, urząd. Dobra. To już wiemy przynajmniej, że tutaj można się zgłosić. Ale... tak jak mówiłem, chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym odcinku popolowali, więc zastanówmy się, dokąd można by było pójść. Gdzie mam mapę w ogóle? Co się wydarzyło z moją mapą? Archolos ze znacznikami. W Winnicy Valero wiem, że tam coś było, ale ja bym chciał się udać na obóz Drwali. Bo tam mamy tą misję z zębaczami. Ej, tylko pytanie, czy ja mogę od... Zabierz mnie. Stąd pójść. Obóz węglarzy. Obóz węglarzy to nomen omen jest obóz Drwali, jak dobrze pamiętam, obóz więc węglarzy. Tam.
Ależ oczywiście. Lećmy. Lećmy, moi drodzy. O, i dobrze mówiłem, że to tu. Dobra, tu mieliśmy jakieś wilki, jak dobrze pamiętam, obok. Ja bardzo chętnie się z nimi rozprawię. No bo tak jak wam zresztą mówiłem, no potrzebujemy pieniędzy. Pieniędzy. Expa i pieniędzy. A przede wszystkim w sumie pieniędzy w tym wszystkim potrzebujemy. No. Ja jakbym mógł... O! Dobrze, trafiony. Nie wiem. Dzisiaj? O, dobra. 60 expa za jednego i dużo rzeczy. I to mi się podoba. Ale te dużo rzeczy to oczywiście niestety będziemy musieli sprzedać w silbach. To jest, no... No, trochę utrudniające. W sensie takim... Jakby niby możemy sprzedawać u handlarzy, ale dostajemy za to dużo mniej, więc to się nie opłaca, więc tak czy siak musimy iść wtedy do silbach. I tak czy siak zostaje nam silbach, no nic innego, nie? O, co to? Olbrzymi szczur, dobra, zapraszam. Albo w sumie, czemu ja pałki nie wezmę, tylko... Kurwa, ale mnie biją. Chodź tu tym gnojem. Cholerne szczury, no. Szkoda tylko, że z tych szczurów tak mało istotnych rzeczy dropi, nie? Szkoda. No ale no nic na to nie poradzimy. Telekineza. Trzeba się rozejrzeć. Jakieś strzały. Ale tam siedzi jakiś typ. Zanim do niego podejdziemy, no już nauczony troszeczkę doświadczeniem, trzeba by było... Ja pierdolę, ile ja mam HP, że... Dobra, jeden miód mogłem sobie zjeść, tak trudno. Trochę na tym stracę pewnie, ale no... Niech będzie, no. Przeżyjemy chyba. Podejrzewam, że będzie jakaś afera. Może nie? W sumie on wygląda jak... podróżny? Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Aha, no nie, no spoko, w porządku. Zbierajmy sobie strzały na pewno. Tutaj coś jest za winklem, ale jeszcze nie wiem co. Tu nic nie ma. Ogólnie mam wrażenie, że jakoś mało tego dropu jest, co? Co to? A, nic z tym kryształem nie mogę zrobić, dobra. Myślałem, że będę mógł to zebrać albo coś, ale widzę, że... Jednak lipa. Tu mięska, żadnego też nie ma. No jestem ciekaw, czy teraz byłbym w stanie pokonać te zielone ścierwojady. Czy to już jest ten moment, w którym dałbym sobie z nimi radę, czy jeszcze nie? Szczaw królewski na górze. A co tu było na dole? Fiołki jakieś. Dobra, pozbierajmy sobie to. Co jest, kurwa? Dobra, ten niedźwiedź tam wygląda bardzo przerażająco. Znaczy, z jednej strony tak bekowo trochę, a z drugiej strony przerażająco. No tu bym chciał wejść na to. O, czyli tędy nie wejdę. Pytanie, czy od tej strony jest jakieś wejście, czy nie? Tak fajnie się biegnie, wszystko super. Złoty świecznik. Kurde, tam są fajne rzeczy u niego, nie? Zdaje, że to specjalnie tak zrobione. Żeby się podejść i bić z nim. A on pewnie jest totalnym koksem. I nas rozjedzie na dwa hity. Ale ja nie jestem w stanie tu wskoczyć, nie? To jest główny problem, że ja nie jestem w stanie tu, słuchajcie, wskoczyć. Nie wiem w sumie, czemu niektóre miejscówki są tak zrobione, że się... Po prostu nie da na nie wbić i koniec. Bo od tamtej strony chyba nie ma wejścia, nie? O kurwa, on za mną biegnie! O! Jakby mnie nie zaatakował, tylko bym go okładał w sumie... No właśnie. O, shit! Ale mnie dupnął, ty! Ale mnie dupnął! Za prawie całe HP na hita. To ciekawe, co musiałbym mieć na niego, żebym ja jego mógł rozjechać, nie? Bo to, że on mnie może, to już żeśmy zauważyli. Niestety. Dobra, weźmy te strzały jeszcze raz. O Jezus, to jest... Czasami, nie? Jak się zapiszę kawałek za daleko, to jest później problem. Chcemy zobaczyć tą mapę. Gdzie my jesteśmy? Idziemy na 10, czyli mgliste moczary. Ale dobra, bo w sumie tak, ja się zapuszczę tak daleko i niby spoko.
niby wszystko fajnie, to zastanawiam się po co. Bo nie mam tam żadnej misji. Upolować tam raczej też nic ciekawego nie upoluję, biorąc pod uwagę, że są tam niedźwiedzie, które mnie zdejmują na hita. Więc umówmy się, ale to trochę nie ma sensu, nie? O! Lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 prawo. Lewo, 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 lewo. Dobra. I tu ktoś cały czas na lewo. Z tej Roskim by się nie dogadał. Że jakiś łuk żeśmy też dropnęli. Coś lepszego od mojego? O kurna! I mam na niego zręczność! Zajebiście! 7 punktów zręczności ogólnie brakuje mi do tego lepszego łuku. O! Ej, już jest naprawdę nieźle swoją drogą, jak tylko tyle mi brakuje. Tu jest knut. Nie no, naprawdę? Mongoskiego dodali do Kronik Myrtany? No dobra. Czy z nimi możemy pogadać o czymś? Kto tu rządzi? Nie, dobra. Nic ciekawego, Knut. Hej. Kim jesteś? Jesteś? Nazywam się Knut i jak widzisz, jestem drwalem. Jestem zajętym człowiekiem, więc gadaj czego chcesz. Jak idzie praca? Drewno jest twarde, a drzewa głęboko zapuściły korzenie. Zupełnie jakby przygotowywały się na zimę. Oprócz tego całkiem nieźle. Oczywiście, jeśli nikt nam nie przeszkadza i nie zadaje głupich pytań. A, no to sorry, a potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy przy pracy? Widzę, że masz łapy jak prawdziwy drwal. Może będzie z ciebie jakiś pożytek. Wiesz, jak to się robi? Brat mi kiedyś pokazywał. Dobrze. Przynajmniej nie będę musiał strzępić języka na próżno. Potnij każdą z przygotowanych kłód na równe plastry, a potem przynieś mi całe drewno. Dobra. Git, ale jak mam to uciąć? Czekaj. Tak po prostu? Dobra. Dobra. Mówisz i masz. Trochę dnia mi zeszło na tym. Nie mam toporu? Żadnego? No to trochę przypał. Owcza skóra. I poczekajcie. No mam teraz taki pomysł. Skoro mnie nikt tego nie pilnuje. Ja bardzo chętnie sobie przygarnę to, co oni tutaj mają na ziemi. No bo jak leży, no to co? To wniosek z tego nikomu nie jest potrzebne, nie? Bo komuś było potrzebne, to ktoś by to pilnował przecież. Pochodnia, nie wiem, czy mi się przyda, ale nieważne. Łóżek pełno. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Gdzie jest Knut? Hej. Proszę. Proszę, to całe drewno, jakie udało mi się zebrać. Będzie z ciebie drwal, chłopcze. Mam dla ciebie pewną propozycję. Aha. Zachowam twoją dzisiejszą dniówkę, ale dostaniesz w zamian strój drwala. Bardzo wygodny do pracy, a i potrafi ochronić przed kłami tych przepędnych wilków. Co ty na to? Kurna. Strój drwala czy hajs? Weźmiemy ten strój. Weźmiemy ten strój, zobaczymy. Brzmi jak rozsądna oferta. Bo taka właśnie jest. Miło mi się powitać wśród naszej małej grupy. Przychodź do mnie regularnie. Piłuj porządnie, a monet ci nie zabraknie. O, dobrze wiedzieć. Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy przy pracy? Dzięki, chłopcze, ale na razie nie mam dla ciebie. Wróć do mnie za parę dni, to może coś się... I co jakiś czas po prostu trzeba do niego tu przychodzić. Ale się burza rozszalała swoją drogą, co? To... No ten strój drwala jest słabszy od naszego. No ale dobra, bo tak stwierdziłem, że wezmę go. Bo nawet jeśli mielibyśmy dostać jakieś złoto, to możemy go dostać mniej niż za ten strój, jakbyśmy go sprzedali, więc stwierdziłem, że lepiej wziąć strój. Co Lowell jeszcze ma dla nas do powiedzenia? Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Wiesz, nie ma w tym wielkiej filozofii. Ścinam drzewa, piłuję pozyskane drewno, potem strzelam sobie piwko i idę spać. A, no to nie napracujesz się, stary, w życiu. Dobra, gdzie my mamy iść teraz? Poczekajcie, zastanówmy się. Tu jak przejdę, a to będę szedł na te bagna, czy tam moczary. Więc to chyba nie ma większego sensu. Tu są jakieś leśne jagody, to pozbierajmy to. Ale jaka pogoda w ogóle jest? Co się dzieje, nie? Jakiś dramat. Czy ja mogę to drewno... To drzewo, przepraszam.
Ja nie mam toporu drwala. To jest główny problem, bo jakieś tam inne topory mam, ale toporu drwala nie. Pytanie, co ja mam z tym tematem zrobić? Na pewno sobie zapiszemy. I zobaczmy, co tu w ogóle występuje. Leśny ścierwojad. Ścierwojad, leśny ścierwojad. Czy ja chcę na leśne ścierwojady wychodzić? W sumie... to mi tam szkodzi. Dobra, one są mega mocne. Ale na całe szczęście dobrze strzelam z tego łuku nowego. Więc nie ma tragedii. Ej, ale te łuki są mega OP, tak szczerze. Ja poszedłem w tą broń dwuręczną, nie? Ale te łuki są mega OP. Te łuki są mega OP, nie? Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale... mam wrażenie, że są mega OP. Po prostu. Maliny, roślina lecznicza. Weźmiemy sobie chętnie. Tam w ogóle jakieś przejście też jest. Ale to dobrze wiedzieć, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi leśnymi ścierwojadami. Ja sobie jeszcze tylko podrawkę jakąś dupnę za 90, niech będzie ta. Dobra, zapiszmy sobie jeszcze raz. Oraz enty. Dobra, gdzie ten leśny ścierwojad jest? No chodź. Musisz podejść bliżej trochę. No dawaj, 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 dawaj. No, no, panie kolego. Kurde, no zdążył mnie hitnąć. No co za cham. Tylko z tego leśnego jakoś tak... mniej chętnie... jakoś tak mniej chętnie dropią... jaja. I to jest przypał trochę. Na tych jajach można naprawdę fajnie sobie zarobić. Bo dorobić może bardziej. Tu bym nie chciał spaść. Tu bym nie chciał spać. Tam wyglądało, jakby coś było. No może mi się wydawało tylko. Dobra, tu jakieś malinki jeszcze są. Za takie rzeczy to my musimy zbierać, nie? Takie rzeczy to nam się zdecydowanie przydadzą. Są też zębacze, albo w zasadzie jeden zębacz. Bardzo chętnie się z nim przywitam. Dobra, chyba tyle powinno nam wystarczyć, co? Smoczy zębacz na górze. Do niego chcę strzelać, nie do tamtego. O kurwa, jednak nie dam sobie z nim rady. Ej, szczerze myślałem, że te zębacze są słabsze. Myślałem, że te zębacze są słabsze. A one są jakieś one są pojebanie mocne. I jak ja mam na dole w obozie drwali rozprawić się z zębaczami, ja bym miał je tutaj wyciąć. Czy jak one są tak mocne? No nie wiem, słuchajcie, czy to jest dobry pomysł ogólnie. Nie wiem. Kurwa, no znowu mnie trafił, no. O, ale teraz jajko dropło z niego. Ciekawe. Ciekawe, jaki jest procent szans na to, że to jajo dropnie. Mam to wrażenie, że tak, raz dropi, raz nie dropi, raz dropi, raz nie dropi. Tu coś jeszcze było chyba. O właśnie, leśna jagoda była. Ale no umówmy się, i tak nie jest zły. Nie jest zły drop. Nie jest zły drop, jak na fakt to, żeśmy tu upolowali. Powiedziałbym, że nawet nieźle było. Szkoda, że znowu dostałem takiego magicznego hita z dupy, nie? Ale trudno. Zdarza się. Jakieś rzeczne mirty albo coś będzie. Chciałbym sobie, wiecie, pozbierać. Węgiel jest na górze. Bo nie wiem, czy ten węgiel nam do czegokolwiek jest potrzebny. Ja bardzo chętnie jakbym mógł tu wskoczyć tylko. O. Ja im ten węgiel pozabieram. No niby nie, niby niepotrzebny, wiecie. Niby nie tego, ale w sumie to... nigdy mi nie wiadomo, do czego się przyda. Dobra, weźmy sobie tak. Tu miałem jakąś taką potrawkę za 55, albo raczej zapiekankę bardziej niż potrawkę. Zapiszmy sobie. I tu mamy jeszcze jakieś wilki po drodze, widziałem. I wilki to ja bardzo chętnie. Bo z wilków jest dość łatwo wyciągnąć hajs. To te wilki muszą atakować najpierw. Dobra, weź ta z tymi wilkami. One w ogóle na hita są teraz. No to bardzo spoko w sumie.
bardzo spoko. Jestem ciekawy, jaka jest częstotliwość respienia się tych mobów. One są po prostu oskryptowane, że co rozdział na przykład się respią na nowo. Jak to wygląda? Bo faktycznie te wilki, kurne i tak dalej, to by się przydało mieć, nie? Na nowo. Dobra, tu jakieś zębate ziele jest. Tu też chyba. Nie wiem, gdzie jeszcze, czekajcie. Bo wiecie, wszystko fajnie, wszystko pięknie, no tylko te zębacze, kurna... No one trochę za mocne, Imo, no. One trochę za mocne, Imo. Ale nie wiem, czy to kwestia tego, że ja źle podchodzę do tego tematu i może, nie wiem, powinienem je od samego początku bić, na przykład... tutaj jakąś jaskinię mają w ogóle. Ja powinienem je bić na przykład jakąś magią czy coś. Zastanawiam się, może lodową strzałą jakbym przydupił takiego jednego zębacza. O kurwa, nie no, jak oni tyle mają dostawać? To jest bez szans. To jest totalnie bez szans. Czyli zębaczy nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pokonać tak łatwo. No szkoda trochę, szczerze mówiąc, trochę szkoda. Troszkę szkoda. Teraz tak, muszę je ominąć. Przejdźmy sobie tędy. Tak właśnie, żeby ominąć te zębacze i ten. I zejdźmy, tam był ten golem w jaskini. Nie golem, troll w jaskini. I pamiętam, że Niewidzialny pisał coś odnośnie tego, że można strzelić w jakąś skałę w jaskini i ona spadnie na tego golema i go killim. Jakoś tak to było, już nie pamiętam. Krótka pamięć, tak jak mówiłem. Dobra, ale krótka. O, superancko, jeszcze czarny goblin się tu zrespił. Chodź, chodź. No kurwa. Dobra, zdenerwowałeś mnie teraz tym goblinem. Masz na dziurę za karę. Mieczyk się znalazł. Aha, dwa miecze z niego dropły. Masz ci te dwa nagie miecze, no. Cię kurno ogarnęli. Dobra. Ja potrzebuję 40. Będzie git. Na dole widzę, że jakieś żółwie ogólnie są też. Czy żółwie to są te... Ja to ich nie mogłem rozwalić ostatnio, nie? Bo one były takie twarde. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Błotniaki? Oj. Co ja na trójce w ogóle mam? Runę teleportacyjną? Co ja na trójce mam? Poczekajcie. Ej, na trójce ja nic nie mam. 4, 5, 6. Raz, dwa. A, na trójce mam ostatnią magię, wniosek z tego. Ostatnią magię, jaką wykonywałem. O, złożę żelaza. Byleby się tylko znowu nie zbugowało jak ostatnio. Bo będzie przypał. Dobra, tu jest git. Już jednego samorodka żeśmy dupnęli. Jestem ciekaw, co w tej jaskini nas tam czeka. I co my mamy tu w ogóle na dole? Bo tutaj jest... O kurwa, niedźwiedź. Dobra, z niedźwiedziem na pewno nie chcemy się bić. Umówmy się. Z niedźwiedziem bić się nie chcemy. Niedźwiedź za mocny, ale jestem ciekaw, jak te trole tutaj. Ten mnie chyba nie atakuje, nie? Dobra, czy jestem w stanie go lodową strzałą na przykład dupnąć? Co? Ja mu tak duży damage zadaję? No to dziękuję bardzo, to ja wychodzę jednak, słuchajcie. Jak ja mu z lodowej strzały zadałem taki damage, co ja mam mu zrobić czymkolwiek innym? Mam go pogłaskać, czy co? Przecież jakby się tutaj zbugował i nie ruszał, to jestem w stanie go wystrzelać z łuku chyba, co? No trochę czekajcie. Nie no, ja mu nie zadaję damage'a. Że zadaję, ale co czwarty strzał. Ile mam strzał w ogóle? Poczekajcie. 52. Trochę za mało. Ja bym go tak... Dobra.
Ej, jestem w stanie go tak zrobić, co? Bardziej jak się zbugował? Ej, co jest? Ej, chłop mi się zbugował. Dobra, bijemy go. Bijemy go, póki się nie odbuguje. Ciekawe, ile expa za niego dostanę. Jezus, ale jak ja widzę, jak to idzie, nie? Z tym biciem go. Masakra po prostu. Nie wiem, jak miałbym sobie z nim poradzić sam na sam, bez żadnych pomocy gry. Żeby coś się zbugowało, albo zatrzymało, albo coś. To ciężki temat, fest bym powiedział. Tym bardziej, że co? Lodową strzałą zadaliśmy mu tyle, co jeden hit pałką. I praktycznie nic. Tą drogą przydałaby się jakaś lepsza dwuręka już, co? Bo ta pałka spoko, spoko, ale mam wrażenie, że troszeczkę ona już za słaba. Już łuk mam dużo lepszy. Mimo, że jakby w łuki bezpośrednio nie idziemy, nie? No bo idziemy bardziej w polowania niż w łuki same w sobie. Choć nomen omen jest to trochę połączone, nie? 400 expa. Surowe mięso trolla, skóra jaskiniowego trolla. O. Złoże srebra tutaj jest. Okej. Okej. 3 samorodki srebrne. Ej, to jest w sumie bardzo spoko. Bardzo spoko dropik. Zapiszę to tutaj. Zapisujemy od razu, słuchajcie. Bo wiecie, to jest dość duża zdobycz, żeby pokonać jednego trolla. Więcej niż jednego raczej to będzie ciężko zrobić. Bo ten to wątpię, że się zbuguje. Może bym go... Żebym go trochę wysterował. No może się da, może się uda. Nie, nie uda się, nie uda się, nie uda się. To się nie uda, to się nie uda. Afera jest, afera jest. Jakby tutaj może, może on też tutaj jakby wszedł, to by tak... Chodź, chodź, kolego, chodź, chodź. Próbujemy z tobą powalczyć. Niekonwencjonalnymi metodami. O. O. Ej, on się też chyba bugnął, co? Jak chyba... Idealny, jak zbugować trolla w Kronikach Myrtany? No po prostu coś pięknego. A ciekawe, czy to tylko w tej jednej miejscówce się tak da, czy to w praktycznie każdej jaskini jestem w stanie coś takiego zrobić. Bo on się bugnął totalnie, nie? On już znowu, on nie będzie mnie bił tak jak ten wcześniejszy. No kurna, no. Ładnie zbugowany trolik. No i to mi się podoba w sumie, to mi się podoba. No i, no i spoko. Jedną z najtrudniejszych jaskiń robię przez błąd w modzie. Ale ciekawe, czemu się tak wydarzyło, że on... Bo to wygląda tak, jakby ten troll wpadł w teksturę i zgubił trakowanie, nie? Jakby AI zgłupiało przez to, że on wpadł w teksturę, co jest możliwe oczywiście. To jest możliwe, no ale nie sądziłem, że się nam przydarzy. Ciekawe, czy jestem w stanie, bo on jest na hita, nie? On... Nie, nie da się go nawet już wyciągnąć stamtąd. Ty. A czemu mamy trolla na zewnątrz tej jaskini teraz? O co tu chodzi? Czemu troll jest na zewnątrz? Halo, gro, czemu troll jest na zewnątrz? Proszę mi odpowiedzieć. Przyzwanie niedźwiedzia, o! To akurat poważne. Akurat poważna magia, to takie rzeczy, to ja chcę. Dobra, tu już nic nie mamy, ale mamy złoże srebra. Ja bardzo chętnie się do niego tutaj przykoleguję. Tylko szkoda, że... No właśnie, że tylko jeden samorodek, no ale trudno. Pytanie, czy tutaj coś jeszcze jest? A jak się przestraszyłem, myślałem, że dwa trolle tu stoją. Ty, ale co z tym jednym trolem? Co tutaj jest? On jest jakiś... O kurwa! Tamte były małe trolle, tu jest duży troll. Oh shit happens, słuchajcie.
Oh shit happens. Zostawimy sobie to na następny odcinek. Tak idealnie, żeby zacząć od walki z trollem. To będzie ciekawe. Natomiast słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dzięki wam jeszcze raz za oglądanie. Do następnych odcinków. Na razie. No i cześć.